jest rzeżucha, należy do rodziny krzyżowych albo kapustowatych inaczej. Jest łatwa w uprawie, wystarczy wata, rozprowadzenie po tej wacie nasion oraz 4 razy dziennie podlewamy wodą, po 4 dniach wypuści kiełki i można je jeść. Jadalne na surowo jako dodatek do sałatek, surówek, kanapek oraz twarogów. Są różne stelażyki z gąbki florystycznej jak baranki czy serduszka. Na to rozprowadzamy watę, nasiona i podlewamy i będzie taka figurka rzeżuchowa. I ona ma witaminy A, B, C, K, P, P oraz pierwiastki żelazo, cynk, wapń, mangan, jod i chrom. Dziękuję, miłego dnia.